Ponad 170 wystawców zgromadził w tym roku odpust u babci Anny. To impreza nawiązująca do święta patronki kościoła w Nikiszowcu, która z edycji na edycję cieszy się coraz większym zainteresowaniem gości z regionu i nie tylko. Na licznych stoiskach można obejrzeć i zaopatrzyć się w wyroby rzemieślnicze, rękodzielnicze, sztukę i lokalne smakołyki. Od wielu lat prowadzimy tutaj działania związane z otwieraniem się Nikiszowca na świat. Zaczęliśmy wiele lat temu, zapraszając tutaj rękodzielników. No i to już jest taka nasza tradycja. Dzisiaj mamy tutaj ponad 170 wystawców z całej Polski, prezentujących bardzo różne rękodzieło i też różnego rodzaju smakołyki. Więc to jest dla tych, którzy chcą coś fajnego sobie kupić, jednorazowego. A dla wszystkich, którzy chcą się razem pobyć, pobawić, nacieszyć też z bycia jakoś z rodziną, z przyjaciółmi, są karuzele, są występy na scenie. No jest Nikiszowiec, z którego można dzisiaj korzystać, oglądać, zwiedzać. Dzisiaj jesteśmy bardzo pastelowi, drewniani. Lubimy wprowadzać się do wnętrz troszeczkę spokoju. Mówimy, że dzięki takim przedmiotom kolorowym jak nasze robi się jak w niebie. To są różnego rodzaju kufry, skrzynki, pudełka. Mamy też napisy, kolorowe literki z przodu. Dzieci bardzo lubią swoje imiona wyszukiwać, także przy okazji mogą się sprawdzić, czy dobrze znają alfabet. Są różnego rodzaju zawieszki, serduszka, baletnice dla dziewcząt, różne motywy morskie. No to, co nam się wymyśli w głowie. Piwniczka smaku, sami wytwarzamy, to jest mała manufaktura, tradycyjny nalewek. Na obecną chwilę mamy 22 smaki, także tutaj spektrum smaków jest bardzo szerokie, od takich tradycyjnych, wiśniowych, malinowych, czarna porzeczka, po takie oryginalne jak imbirowa, rokitnik, dereń. No, wybór jest bardzo duży. To są naturalne składniki, świeże owoce, świeże zioła, w przypadku jak melisy czy mięty. Jesteśmy showroomem upcyklingu w Katowicach, Upstore. Nazywamy się, działamy już od 3 lat i prezentujemy rzeczy, które pozyskujemy, recyklingujemy, odnawiamy i nadajemy im drugie życie. Przeróżne od drewna, betonu, szkła, stare grafiki, torby z banerów reklamowych, z paców samochodowych, biżuterię ze starych części zegarków. Wszystko praktycznie mówiąc, co nas otacza, pokazujemy, że da się to odnowić i zachować w naszych domach. Impreza organizowana jest co roku przez Stowarzyszenie Fabryka Inicjatyw Lokalnych, miasto Katowice i mieszkańców Nikiszowca oraz Janowa.